Witam Was serdecznie, nazywam się Agnieszka Smoczyńska i dzisiaj pada deszcz, jest beznadziejna pogoda, ludzie chodzą z parasolami, a my jesteśmy tutaj i skoro jesteśmy mimo to tutaj, to pewnie jest jakiś ważny powód. Ja powiem Wam, dlaczego ja jestem tutaj, dlatego że uważam za mój przywilej, uważam za zaszczyt to, że mogę mówić do Was o tym, który mnie zbawił, który dał mi życie, o tym, któremu zawdzięczam wszystko, o tym, który dał mi to, co jest nieporównywalne z niczym innym. I czy deszcz, czy słońce, to, co on dla mnie zrobił, jest po prostu bezcenne. I czy deszcz, czy słońce, ja chcę mówić o tym, co zyskałam, gdy spotkałam Jezusa. Ja byłam od najmłodszych lat osobą bardzo depresyjną. I gdy przyszłam do Jezusa z tym całym moim bagażem, z tymi brzemionami, które niosłam całymi latami i oddałam Mu swoje życie, On ten balast zdjął z moich barków. I to było ponadnaturalne działanie, dlatego że to się stało w jednej chwili. Rzeczy, z którymi nie radziłam sobie całymi latami, po prostu ode mnie odpadły. Dlatego ja wiem, komu zaufałam i wiem, ile Mu zawdzięczam. Ponieważ Jezus umarł za mnie na krzyżu Golgoty. On dał mi zbawienie, ale On też dał mi pokój, bezpieczeństwo i zawarł ze mną przymierze. Bóg zawarł ze mną przymierze w krwi Jezusa. Dlatego, że tak ukochał mnie, dlatego, że tak ukochał Ciebie. Jedyna różnica między nami to jest taka, że ja to przyjęłam, a Ty jeszcze nie. Ale możesz to zrobić w każdej chwili, dlatego, że zbawienie jest za darmo dla Ciebie. Wiecie, ono nie jest po prostu za darmo. Ono jest za darmo dla Ciebie, dlatego, że ktoś inny zapłacił cenę. Ono jest za darmo dla Ciebie, dlatego, że Jezus umarł na krzyżu. Dlatego Ty możesz mieć to za darmo. Możesz to po prostu wziąć. I jeżeli chcesz podjąć tę decyzję, to powiem Ci, co możesz zrobić. Po prostu przyjdź do Boga i pomódl się. Jezu, jestem grzesznikiem. Zasługuję na śmierć. Proszę Cię, przebacz mi moje grzechy. Proszę Cię, daj mi życie wieczne. Chcę, byś był moim Panem. Chcę, byś był moim Zbawicielem. Jeżeli w prosty sposób wypowiesz słowa tej modlitwy i naprawdę uwierzysz w swoim sercu, to w Twoim życiu zmieni się wszystko. Mimo, że może dalej będzie padał deszcz, to w Twoim życiu zmieni się wszystko, dlatego że przejdziesz ze śmierci do życia i będziesz miał życie wieczne. To zależy tylko od Ciebie. To jest tak proste, że aż trudno w to uwierzyć, ale ja Wam gwarantuję, że to działa, bo to zadziałało w moim życiu. Był taki czas, że byłam bardzo cyniczną, bardzo szyderczą osobą. Śmieszyła mnie wiara w Boga. Śmieszyli mnie ludzie, którzy chodzili do kościoła. Był taki czas. Ale gdy przyszedł Bóg, gdy przyszedł do mnie Jezus w swojej mocy, gdy po prostu to, czego doświadczyłam, było absolutnie nieporównywalne z niczym, co było moim udziałem wcześniej. Ja zrozumiałam, jak żałosne były moje żarty, jak żałosna była moja postawa. Po prostu zrozumiałam, że Bóg jest kimś, że Bóg jest po prostu cudowny. Bóg jest po prostu wspaniały, Bóg jest kochany. Bóg jest potężnym Jahwe, a jednocześnie kochanym tatusiem. I to jest naprawdę dla Ciebie. Ty po prostu musisz zdecydować, że tego chcesz. I czy dzisiaj Cię to śmieszy, czy dzisiaj Cię to po prostu nie obchodzi. Ja Ci gwarantuję, że przyjdzie wcześniej czy później taki moment, że się będziesz musiał z tym skonfrontować. I ja Ci serdecznie życzę, żebyś skonfrontował się z tym jeszcze na tej ziemi. Bo gdy opuścisz swoje fizyczne ciało, będzie już za późno. Dlatego przemyśl te słowa. Niezależnie od tego, jak naiwnie one dla Ciebie brzmią. Niezależnie od tego, jak wiele innych spraw masz na głowie i nie masz zamiaru się zajmować głupotami, to podejmij to wyzwanie i po prostu zastanów się nad swoją wiecznością. Zastanów się nad swoją wiecznością, póki jesteś w tym fizycznym ciele na tym padole. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Pojednajcie się z Bogiem, naprawdę, póki jest czas. Amen.